Dzień dobry. Mam dla pana przesyłkę. Znaczy, to... Tak, ja zamawiałem przesyłkę. No, to są rakiety śnieżne. Po prostu starek się nie da naprawić. O, szkoda, rozumiem. To proszę. Dzięki. W tych rakietach to ja, pani pochodzę... Dobrze, sporo... poproszę, przepraszam, pana o popis tutaj. Sporo chodzę. Tutaj? Tak, tak, tutaj. Proszę się podpisać. No, o. Dobrze. Ale jazda. Tak. Teraz ja mogę na tym pięknym pustkowym zamówić cokolwiek pani. Działa, można się podpisać. Dobrze, to dokończę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia. Ja zawsze marzyłem o takiej rakiecie, znaczy rakietach. Bo rakiety są dwie. Dzień dobry. Rześko dzisiaj? A szczypie. W sensie te policzki szczypie. Jan, znaczy ja jestem Jan. Wiem. Na rachunku jest napisane. A, faktycznie jest moje imię i moje nazwisko też jest. Proszę. A nie jestem. Tego nie ma na rachunku. Faktycznie, nie ma tego. Dzięki. No to... Nie wiem. Może ja bym jakieś kawy zaparzył? A... Akurat nie piję kawy. Aha. Nie no, jasne. No to... widzenia. Kawa. Nie, bo tak jakoś nie... Nie no, nie musisz się tłumaczyć, wiesz. Każdy może zmienić zdanie. Ale nie, ja to w ogóle... Nigdy nie zmieniam zdania, jak muszę na coś to... Świetnie. Poproszę o podpis. A...
Herbata? Herbata? No co, problem, bym zrobił herbatę i w ogóle. A, kocham herbatę, ale niestety muszę już jechać. Aha. Ale następnym razem bardzo chętnie dam się zaprosić. O, ale czad. Już jest herbata, tak, już. Jest herbata. Bardzo dobrze. Do potoku wpadłem. Jak do potoku? Ania, ale czekaj, Ania, czekaj, Ania, o matko, przepraszam. Przepraszam cię, Ania, o matko, przepraszam cię. Chodź, chodź. Przepraszam cię. Spokojnie, muszę się rozmyślać. Nie, ja tak się łatwo to nie rozmyślam. Matko, masz śniegu dużo, wody. Pyszna herbatka.